Koniec zeszłego roku został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów noclegowych. Wyrok ten należy analizować wielopłaszczyznowo. W pierwszej kolejności jest to informacja dla firm, którzy są w pozwach sądowych z kierowcami dotyczących wypłaty zaległych ryczałtów noclegowych. Dla tych firm sytuacja jest na pewno bardzo dobra, ponieważ po wyroku sądy będą oddalać powództwa kierowców, co za tym idzie, widmo wypłaty ponad 2 miliardów odszkodowań, a taką kwotę branża szacowała pozwy kierowców, zostało oddalone. Z drugiej jednak strony komplikuje nam się sprawa zwrotu kosztów za podróż służbową. Z całą pewnością wyrok wprowadza niepewność dla branży, a niepewność w sytuacji, kiedy około 4-5 tysięcy złotych netto miesięcznie to jest zwrot kosztów na jednego kierowcę, to mówimy o bardzo dużych kwotach. Jeżeli chodzi w tym momencie, jeżeli dochodzimy do niepewności, do sposobu wypłaty tak dużych pieniędzy, na pewno dla branży jest to bardzo problematyczna sytuacja. Niepewność budzi sposób wypłaty zwrotu kosztów za podróż służbową. Podróż ta składa się z dwóch części. To jest dieta i ryczałt noclegowy. W świetle wyroku Trybunału na ten moment nie do końca wiadomo, w jaki sposób wyliczyć i wypłacić ten składnik, jakim jest właśnie ryczałt noclegowy kierowcy w podróży służbowej. Na ten moment niezbędne są rozmowy, które muszą doprowadzić do wypracowania jednolitego stanowiska, które pozwoli w sposób jasny i klarowny stwierdzić, w jaki sposób należy wypłacać koszty związane z podróżą służbową.